witam Was na kanale Like Makijażowy. Dzisiaj kolejny filmik z cyklu W Użyciu. W tych filmikach mówię Wam o produktach, których jeszcze nie zużyłam, które jeszcze nie są, albo nie będą, albo są moimi ulubieńcami. Jestem po prostu w trakcie używania tych rzeczy, ale z jakiegoś powodu bardzo chciałam Wam o nich opowiedzieć i dzisiaj będą same produkty do pielęgnacji. I zaczniemy sobie od szamponu i odżywki firmy Wierzbicki i Schmidt. Są to dwaj bardzo znani nam wszystkim chyba fryzjerzy. I pierwszy produkt, o którym Wam chcę powiedzieć, jest to szampon do włosów Elixir Czarna Orchidea. Jest to profesjonalny szampon do włosów z wyciągiem z 12 ziół. Rozmaryn, rumianek, arnika, jasnota, szałwia, sosna, rukiew, łopian, cytryna, bruczna, tak i nasturcja. Odpowiednio myję oraz pielęgnuję zarówno włosy, jak i skórę głowy. Zastosowanie wyciągu z ziół działa ochronnie, zapobiega wypadaniu włosów, ma dobroczynne działanie na skórę głowy, którą delikatnie tonizuje oraz zapobiega łojotokowi. Dodatkowo prowitamina B5 nadaje gładkość oraz blask włosom. Generalnie nawilża, wzmacnia i odbudowuje. Już jak popatrzę na sam skład, to widzę po prostu same ekstrakty. Ekstrakt tamto. Ja Wam tutaj pokażę, choć wydaje mi się, że go nie będzie widać, ale zapewne gdzieś w internecie jest też dostępny skład, także jak najbardziej. Co prawda na drugim miejscu w składzie jest SLS, ale mi to jakoś osobiście w ogóle nie przeszkadza, choć jestem świadoma tego, że są ludzie, którzy są jakoś uwrażliwieni na to, także mówię, żebyście wiedzieli. W opakowaniu mamy 250 gram, taka mała buteleczka, natomiast bardzo wydajna, ponieważ ja tego produktu używam już 1,5 miesiąca i zostało mi go w opakowaniu tyle. Także wydaje mi się, że na jakieś 5 myć głowy jeszcze spokojnie mi wystarcza, a ja włosy myję tak co 2-3 dni. Także produkt jest naprawdę całkiem wydajny. Całkiem fajnie się pieni, ma dość gęstą konsystencję i naprawdę fajnie myje skórę mojej głowy. Nie jest to takie agresywne doczyszczanie, nie czuję właśnie, że moje włosy aż skrzypią po tym szamponie, ale są naprawdę takie przyjemne w dotyku, mięciutkie i faktycznie nie przyspiesza przetłuszczania się ich. Skóra głowy jest faktycznie tak w sam raz nawilżona, nie jest jakby przeciążona. Także jak najbardziej na plus. Szampon kosztuje około 30 zł bez promocji. Może wydawać się, że to dużo, natomiast one często są na promocjach, także można trafić w dużo niższej cenie. A naprawdę produkt jest całkiem wydajny, także też myślę, że warto. I drugi produkt od tych panów jest to esencja stabilizująco-odbudowująca, bezzapachowa odżywka do włosów. Profesjonalna odżywka do włosów z wyciągiem z Alek Nori. Nowoczesna formuła eliminuje efekt puszenia się włosów, ułatwia ich rozczesywanie, zastosowanie innowacyjnego polimeru zapewnia większą miękkość, elastyczność włosów oraz ochronę koloru. No i tutaj mamy też filtry UV. I tak samo w składzie widzę też jakieś ekstrakty, natomiast jest ich dużo mniej niż w szamponie, co wydaje się dość dziwne. Odżywka jak najbardziej sprawdza się, nie obciąża moich włosów, faktycznie ułatwia ich rozczesywanie i tak samo są mięciutkie, bardzo przyjemne w dotyku i nie puszą się. Ja mam teraz dwudniowe włosy. Także słuchajcie, ja już powinnam normalnie mieć tłuste, jak nie wiem. Co prawda mam opaskę, więc może nie widać jakoś, żeby te włosy były, nie wiem, jakieś piękne i w ogóle. Natomiast no już generalnie bez opaski bym Wam się nie pokazała z tymi włosami, ale jak najbardziej są jeszcze zdatne do użytku, a normalnie przy innych szamponach i odżywkach czasem po takim okresie już bywa ciężko. W moim przypadku. Odżywkę tą można stosować na dwa sposoby. Można jej używać albo bez spłukiwania, czyli po prostu po umyciu bardzo małą ilość nałożyć sobie na końcówki włosów i wysuszyć. Natomiast ta opcja jest dla mnie zbyt ciężka. Wtedy już moje włosy faktycznie są obciążone, wyglądają jakby w ogóle nie były umyte i nie, u mnie to się nie sprawdza. Natomiast normalnie jako odżywka do włosów podczas ich mycia i później do spłukania jak najbardziej bardzo fajnie się sprawdza. Odżywka w przeciwieństwie do szamponu jak na odżywkę jest bardzo rzadka. Tutaj już mi jej niewiele zostało, ale o, myślę, że to widzicie, jak ona łatwo spływa. Oj, prawie mi wyciekła. I tutaj konsystencja obydwu tych produktów będzie się wiązała z jedynym minusem, jaki mam do tych produktów. Mianowicie chodzi o opakowania. Ponieważ szampon jest gęsty i jak widzicie, ja go tutaj już mam taki mocno wgniecony, ponieważ ja tak dosyć mocno muszę cisnąć te opakowanie, bo ono jest samo w sobie dosyć twarde i ten produkt niekoniecznie jakoś super łatwo chce wychodzić z niego. Co mnie denerwuje, wolałabym, żeby to była zwykła tubka, nie wiem, coś w
tym stylu choćby, taka bardziej smukła właśnie, łatwiej by ten produkt było wycisnąć i w ogóle, i też łatwiej by było ten produkt na sam koniec już trzymać tak do góry nogami, bo tutaj niby też da się postawić, ale jednak ta powierzchnia jest mała i to się może troszeczkę przewracać. No właśnie, tak jak teraz. Ale to jest taki jedyny minus, jeżeli chodzi o ten szampon. I tak samo w tej odżywce. Ona jest na tyle rzadka, że naprawdę niewygodnie mi się ją wyciąga z tego słoiczka. Jak nabieram na dłoń, to muszę tak ze 3 razy nabierać po troszeczkę, nakładać na włosy, ponieważ ona jest tak rzadka, że jak chcę nałożyć sobie naraz większą ilość na dłoń, to ona mi zwyczajnie spływa na boki. Także to są jedyne minusy, jeżeli chodzi o ten szampon i odżywkę. Tak? To jak najbardziej polecam wypróbować, bo fajne są te produkty. Teraz przejdziemy sobie do demakijażu oczu. Jak wiecie, ja mam bardzo wrażliwe oczy i prawie wszystkie płyny do demakijażu czy płyny micelarne wypalają mi oczy. I ostatnio się wkurzyłam, ponieważ mam taki płyn z Bielendy. Jakiś czas temu wam go pokazywałam, że jako jeden z niewielu nie wypala mi oczu, ale coś się zadziało, że w połowie opakowania nagle zaczął mnie strasznie podrażniać. No i udałam się do Superfarma poszukać już takich bardziej profesjonalnych, w cudzysłowie może, produktów do demakijażu oczu, takich bardziej aptecznych może. No i rozmawiałam tam z konsultantką, która poleciła mi firmę Avena. Jest to płyn micelarny, który oczyszcza, usuwa makijaż, koi twarz i oczy. Do każdego rodzaju skóry wrażliwej, hypoalergiczny, nie powoduje powstawania zaskórników. Delikatnie oczyszcza, usuwa makijaż z twarzy, oczu i ust, bez wysuszania skóry. Bogaty w kojącą i łagodzącą podrażnienia wodę termalną Avenę. Ja tym zmywam tylko i wyłącznie oczy i myślę, że takie małe opakowanie, które kosztowało jakieś 17 zł, do samego demakijażu oczu jak najbardziej mi wystarczy. Na całą twarz wiadomo, 100 ml to jest malutko, ale do samych oczu ja go używam już 3 tygodnie gdzieś. I zużyłam go tylko tyle, także myślę, że wystarczy mi jeszcze na długi czas, a naprawdę nie podrażnia oczu, nie zostawia jakiejś tłustej warstwy, natomiast jakiś tam lekki film zostawia. Nie jest to tak, jakbyście zmywali makijaż zwykłym płynem micelarnym, ale to też nie jest, jakbyście zmywali mleczkiem czy płynem dwufazowym. Nie zostawia aż takiego filmu jak przy tych drugich produktach, ale coś tam delikatnie jest. Natomiast jak najbardziej w ogóle mi to nie przeszkadza. Wydaje mi się też, że dzięki temu nie zostawia mi jakby przesuszonej tej okolicy oczu. I fajnie też łagodzi, jak mam taki dzień, że mam oczy zmęczone, już takie lekko, wiecie, jak użyję tego produktu, to czuję, że moje oczy są takie troszeczkę bardziej złagodzone. Także jak najbardziej też ten produkt wam polecam. Tutaj mam taki produkt firmy Biotanik, mineralny peeling 2 w 1. Dlatego 2 w 1, ponieważ możemy go używać i jako peeling enzymatyczny, i jako peeling mechaniczny, ponieważ ma w swoim składzie drobinki. Tych drobinek jest stosunkowo mało, dlatego ja go przeważnie używam jako peeling enzymatyczny, sprawdza się u mnie naprawdę fajnie. Dodatkowo też podczas zmywania go robię sobie taki delikatny masaż twarzy właśnie tymi drobinkami, dzięki czemu po zmyciu tego produktu moja skóra jest naprawdę przecudownie wygładzona, miękka i naprawdę bardzo przyjemna w dotyku. Ten produkt kosztuje coś około 10 zł w Rossmanie, także naprawdę to są malutkie pieniądze. Firma Biotanik ogólnie w Rossmanach pojawiła się chyba dość niedawno, bo wcześniej ich tam nie widziałam, ale jestem też teraz w trakcie używania żeli do mycia twarzy z tej firmy, bo naprawdę bardzo mnie zainteresowała. Także będę wam dawać znać, jak to wszystko się sprawdza. W tej chwili mówię wam teraz tylko o tym produkcie i jak najbardziej myślę, że za takie pieniądze tym bardziej warto go przetestować. Następny produkt jest to mikrodermabrazja nawilżająca z firmy Mincer z witaminą C. Oczyszcza, tonizuje, stymuluje odnowę naskórka, przywraca piękną skórę. Mamy tutaj ekstrakt kamu-kamu, olej z rokitnika, mikrokryształki złuszczające. No i ta witamina C, która też może działać delikatnie, jakby rozjaśniająco na przebarwienia. Powiem wam tak, ten produkt jednocześnie bardzo lubię i go bardzo nie lubię. Chodzi o to, że on ma w sobie mnóstwo mini malusieńkich drobinek i bardzo nawilżającą bazę żelową, jakby taką kremową wręcz, w której te drobinki są zawieszone. Sprawa wygląda tak, że jeżeli macie tego produktu zbyt dużo na rękach, to nie czujecie złuszczania, nie czujecie tych drobinek, nie czujecie peelingu, więc zaczynacie trzeć mocniej. Natomiast ta baza kremowa po jakimś czasie zaczyna się wchłaniać lekko w skórę i zostają same drobinki i nawet nie wiecie kiedy, robicie sobie krzywdę
bo te drobinki naprawdę bardzo mocno potrafią złuszczać. Natomiast już jak nałożycie sobie tylko tyci tego produktu na dłoń, to faktycznie od razu czuć te złuszczanie, czuć te drobinki, ale nie ma aż takiego poślizgu, jakbym chciała. Dlatego ten produkt jednocześnie lubię i nienawidzę, ponieważ czasem mi się zdarza tak, że nawet nie wiem kiedy, a już mam jakieś rysy na twarzy, tak w cudzysłowie, zrobione tym produktem. Także cały czas próbuję jeszcze się odnaleźć z tym produktem, znaleźć na niego jakiś najlepszy sposób, natomiast jeżeli użyjecie go w odpowiedni sposób, to jak najbardziej bardzo fajnie złuszcza martwy naskórek. Dodatkowo zostawia skórę naprawdę przepięknie nawilżoną. I powiem Wam, że ta witamina C chyba nawet daje radę, jeżeli chodzi o rozjaśnianie tych przebarwień, bo zawsze po użyciu tego peelingu te moje wszystkie jakieś tam zaczerwienienia, czy jakieś tam inne przebarwienia są troszeczkę złagodzone. Następny produkt jest to maseczka czarna z róży z firmy Evre. Detoksykująca czarna maska do twarzy, do skóry mieszanej i tłustej. Mamy tutaj węgiel z drzewa, ubamę, ekstrakt z róży damasceńskiej i kaolin. Oczyszcza, detoksykuje, reguluje wydzielanie sebum. I powiem Wam, że w wakacje kupiłam tą maseczkę, jakoś tak w lipcu, i od tego czasu jej używam co jakiś czas. I w wakacje właśnie nie wiem, czy to było od poduszki w hotelu, czy od czego, bo wtedy się za dużo nie malowałam, ale wyskoczyły mi na twarzy takie dziwne krostki, których próbuję się pozbyć do dzisiaj. I przy tej maseczce jakby widzę, że te krostki troszeczkę maleją. Teraz w domu oczywiście bardziej ratuję się tymi moimi naturalnymi maseczkami robionymi samej. Natomiast właśnie jak byłam w hotelu, ratowałam się tą maseczką i jak najbardziej też widziałam efekty. Fajnie oczyszcza i faktycznie sprawdza się. Także też polecam przetestować sobie, bo jest całkiem niezła ta maseczka. No i zapomniałam dodać, że ta maseczka kosztuje jakieś 30 zł w Rossmanie, także no całkiem dużo. Natomiast też bardzo często jest na promocjach, także warto polować. Następny produkt jest to krem nawilżający firmy Bandy. To jest taka próbka 30 ml, którą dostałam na Meet Beauty. Tutaj mamy napisane tak: nawilżający krem o lekkiej konsystencji, przeznaczony do pielęgnacji skóry normalnej, mieszanej i tłustej. Doskonały pod makijaż dzięki obecności składników z grupy mukopolisacharydów, takich jak kwas hialuronowy. Preparat nawilża skórę w głębokich warstwach i przywraca optymalny poziom jej nawilżenia. Skóra staje się jędrna, gładka i promienieje blaskiem. No nie, to jest zwykły, lekki krem nawilżający. I tyle. Żadnych wodotrysków, nic specjalnego i śmierdzi zbutwiałą szmatą. Ale na szczęście ten zapach nie utrzymuje się jakoś super długo, także jeszcze jestem w stanie to zdzierżyć. Ale naprawdę, to jest zwykły, lekki, nawilżający krem do twarzy i nie zauważyłam na twarzy nic więcej poza lekkim nawilżeniem skóry. No więc to by było na tyle w tym filmie. Dajcie mi proszę znać, czy używałeś już któryś z tych produktów, czy nie. Czy Wam się sprawdziły, a może nie. Jeżeli nie, to napiszcie dlaczego. A jeżeli tak, to też podzielcie się z innymi, na pewno będą zainteresowani. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.